Kurwa, mamo, jestem w studiu. Mamo! Mamo! Ale ja w studiu. Kurwa. Nas czeka, stary, to jest dobre pytanie. Nie da się odpowiedzieć, nie wiemy, co się stanie. Jedyne, co możemy, to przypuszczać, mieć nadzieję. Wierzę w to, że zobaczycie nas jeszcze na scenie. To marzenie, każdy ma w sobie coś takiego, że nie chce wracać po prostu do dnia wczorajszego. Kado Andy, słowo z ulicy, co będzie kiedyś, chyba nie chcę tego wiedzieć. Teraz chcę się cieszyć i wierzyć, że lepsze dni w końcu nadejdą. I z czystym sumieniem powiem, jest pięknie, wiem to, jak ze swoją kobietą po zmroku na balkonie szczepcząc sobie do ucha, to o tym wam opowiem. Kiedy cofnę się myślami do tego etapu, zadzwonię do Rose'a, to były piękne czasy w rachu. Co nas czeka, nie wiem, powtórzę raz jeszcze. Dostałem swoją szansę, wykorzystam ją wreszcie. Co mnie jeszcze czeka, w sumie nie mam pojęcia. Może gdy minie 6 lat, będę miał własny sześcian lub będę się sprężał, dążąc swoją drogą. A może coś mi nie wyjdzie, przez co przejdę obok. Wszystko się może zdarzyć, nie znam planu wydarzeń, tylko trochę upadłych marzeń, to się okaże. Miałem wsute na dupę, a teraz serce jak tytan. Nie wiem, co będzie jutro, marny ze mnie wróżbita. Egzystuję jak umiem, choć bywa nieraz lipa. Czasem przeciągam struna, w domu nie mam gitar. Ale mimo wszystko mam satysfakcję z życia. 2012, chuj, minut nie odliczam, choć zegar tyka 2-4, jak krata piwa bywa. Swe uczucia zamiatam pod dywan i chyba to mi nie wróży zbyt dobrze. Jak mówiłem, marny ze mnie wróżbita. Dziś znowu pysk zapiję, tyle. Wybiegam w przyszłość z hukiem jak strzał armaty. Pozwalam sobie na to, nim dopadnie reumatyzm i nie będę dał rady już więcej nagrać zwrotki. Ustawię status życia na niewidoczny. Będę katował woski i pieprzył szary beton z żoną, której nie wyrwie nawet Alfa Romeo. Nakręcą, gdzie jest raport, zamiast gdzie jest Nemo. Zadzwonię do Krystiana i pośmieję się z tego. Może rzucę ten rap i schowam duszę w bloki. Albo wrócę jeszcze raz, albo z pięcia kroki. Zacisnę pięści, może głęboki oddech wezmę. No i wsiąknę w to gówno, póki wysiądzie mi serce. Spojrzę na swoją kolekcję dokonań i porażek. Spalę jointa z jakimś gówniarzem. Tak na fazę dam mu płytę i powiem, że jest chujowa po maksie. Spytam, co oni sądzi, czy mam rację. Co nas czeka, ziomeczku, ej, zostawmy ten temat. Na tą chwilę ta wiedza jest nikomu niepotrzebna. Być może za godzinę będę leżał na ulicy. Może jutro zostanę najbogatszym na dzielnicy. Za tydzień moi ludzie zobaczą we mnie potwora. Może moja kobieta powie, na ciebie już pora. Tyle opcji na przyszłość, żadna w zasięgu wzroku. Nie da się przewidzieć jak scenariusza rozmów toku. A ja patrzę na to z boku i śmieję się głośno, bo widzę, co sami robimy z naszą kochaną Polską. Ale głowa w górę, raport światu krzyczy big up. Jakiś ziomuś mówi do mnie, pożycz mi dychę nyga. Dam mu dwie, jeżeli tylko będą w portfelu. O tym, co będzie jutro, chyba nie myśli zbyt wielu. A ja myślę całkiem sporo i chyba będzie lipa. Strach, żebym nie zamienił się przecież w tamtego typa. Chyba nie.